Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam przepyszny przepis na surowe, wegańskie, pyszniutkie ciasto. Także jeśli macie ochotę na coś słodkiego, zamiast sięgać po niezdrowe przekąski, lepiej poświęcić czas i zrobić coś samemu w domu. A zajmie nam to dosłownie 10 minut. Jeśli szukacie więcej inspiracji, możecie zajrzeć na mój kanał rosegold.beata06. Jeśli dbacie o zdrowie tak jak ja, mój kanał może Was jeszcze bardziej zainspirować do zmian. A także mój profil na Instagramie. Ja zawsze staram się wybierać produkty organiczne. Jeśli Wy też macie taką możliwość, starajcie się szukać bazarków organicznych, gdyż jest wielka różnica w smaku. Tak samo warto jest inwestować w torebki z materiału bawełniane, ponieważ wiadomo, że plastik jest zagrożeniem dla naszej planety i warto zacząć od siebie. Do ciasta potrzebujemy suszone daktyle, morele, orzechy i migdały, wcześniej namoczone w wodzie. Koniecznie musimy je namoczyć w wodzie, aby zmiękły. Wszystko wrzucamy do blendera. Ja nie podam Wam konkretnej ilości, ponieważ ja wszystko dosłownie robię na oko, ale zaraz zobaczycie mniej więcej, jak ma wyglądać konsystencja masy do spodu naszego ciasta. I gotowe. Dosłownie 3 minuty pracy. Wszystko wykładamy do naszej blaszki. Jak widzicie, konsystencja ma być dość kleista. Daktyle mają w sobie naturalny cukier, taką lepkość i właśnie cudownie sklejają wszystkie składniki razem. Także nie musimy nic piec. Wszystko jest surowe, zdrowiutkie, pyszniutkie i słodziutkie. Także sugar free. A naturalny cukier jak najbardziej jest wskazany dla naszego zdrowia. Następnie do masy potrzebujemy 3 duże jabłuszka, orzechy, nerkowca, też wcześniej namoczone w wodzie. Najlepiej zostawić je na noc, albo po prostu w ciągu dnia wrzucić na 4 godziny do wody, po to, żeby zmiękły i łatwiej później będzie je zmiksować. Do masy to jest też już tutaj opcjonalnie, możecie dodać wiórki kokosowe, ale bez wiórek kokosowych też będzie pysznie. Cynamon, który ja wręcz uwielbiam, nawet dodaję go bardzo często do herbaty. I następnie obieramy nasze jabłuszka ze skórki. Jeśli macie jabłka ze swojej działki, nie obierajcie ze skórki, bo jak wiadomo, pod skórką jest najwięcej witamin. Jednak ja jabłuszka kupuję, a i nigdy nic nie wiadomo. Potrzebujemy blender o dużej mocy. Wrzucamy nasze orzeszki nerkowca, wkrajamy jabłuszka. To jest naprawdę bardzo proste i szybkie ciasto, ale bardzo pyszne. I warto wypróbować ten przepis. Cytryna. Cytryna orzeźwia bardzo fajnie smak, ale też pomoże nam w tym, aby nasza masa nie zczerniała, bo wiadomo, jabłuszka bardzo szybko robią się ciemne po obraniu ze skórki. Wlewamy sok cytryny do naszej masy jeszcze nie zmiksowanej. Cynamon. Ja uwielbiam cynamon, więc używam go bardzo dużo. Przypomina mi dzieciństwo. I tutaj opcjonalnie wiórki kokosa. Możemy też użyć wiórków z migdałów. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni, od tego, co Wy preferujecie. Kuchnią trzeba się bawić. Niezależnie od tego, jaka jest, czy wegańska, czy tradycjonalna, trzeba ją kochać i się nią bawić. I konsystencja, jak widzicie, musi być zwarta, nie może być rzadka, ponieważ my tego ciasta nie pieczemy, więc nie może nam wylecieć z formy. Dlatego właśnie tak ma wyglądać konsystencja. Wszystko wkładamy do naszej blaszki.
I praktycznie ciasto mamy już gotowe. Także jak widzicie, jest mega proste. Fajnie można też włączyć do zabawy dzieciaki. Myślę, że będą zadowolone i gwarantuję Wam, że to ciasto obłędnie przypomina szarlotkę, taką jaką ja pamiętam z czasów dzieciństwa, tylko szarlotkę na zimno. I na pewno posmakuje dzieciom, wszystkim. Jestem tego pewna, że te smaki praktycznie każdy lubi. Dekorujemy. Ja tutaj znowu posypuję cynamonem, wiórkami kokosa. Jak już szaleć, to szaleć. Ja takie ciasta jem bardzo rzadko, więc staram się nie dodawać dużo składników, aby za bardzo nie mieszać. Ale jak już chcę zjeść coś zdrowego, to staram się sama coś przyrządzić w domu. Jeśli chcę zjeść coś słodkiego, zdrowego, tak, to staram się przyrządzić sama w domu. I zaczynamy naszą zabawę, czyli dekorujemy, co ja najbardziej kocham w kuchni. My żywimy się minimalistycznie, czyli jemy dary natury, wszystko praktycznie w 95% na surowo. Czyli to, co daje nam matka natura. A takie ciasto od czasu do czasu to jest po prostu poezja. Na urodziny, na święta, na deszczowy wieczór poprawia nastrój. I tak właśnie prezentuje się nasze ciasto. Następnie wstawiamy je do lodówki na godzinę. Myślę, że 30 minut też wystarczy. A my w tym czasie mamy czas, aby przygotować nasze ziółka. Pyszną herbatkę. Ja uwielbiam ususzone płatki róż i różnych owoców, a także zawsze wspomagam się naparami z ziół, tym bardziej po takim deserku. Tutaj mam zioła kopru włoskiego, które bardzo wspomagają trawienie. Zawsze staram się kupować organiczne. Nawet jeżeli jemy zdrowe desery z orzechów, warto wspomagać się ziołami, aby wspomóc trawienie, ponieważ orzechy mają też w sobie dużo tłuszczu i czasem mogą być dla niektórych osób ciężkostrawne, tak jak dla mnie, bo mój żołądek w ogóle od tłuszczu się odzwyczaił, więc warto wspomagać się ziółkami. I mamy nasze cudowne ciasto, przepyszne, świetliste, surowe, 100% wegańskie. Po prostu poezja. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowało. Na zimowo, jesienne wieczory do herbatki. Idealnie. Książka, ziółka, coś słodkiego, zdrowego i jestem w niebie. Moje ulubione wieczory. Jeśli uwielbiacie książki i kochacie czytać tak jak ja, mogę Wam z całego serca polecić książkę Księga Zrozumienia, Osho. Na pewno wielu z Was zna tego autora. Jest to niesamowity mistrz duchowy, z którym ja się bardzo utożsamiam, ponieważ wiele rzeczy, o których on pisze, ja się zgadzam i myślę podobnie. Dlatego jeżeli podążacie drogą duchową, chcecie się rozwijać duchowo, z całego serca polecam Wam tą książkę. Rozwój osobisty w życiu jest podstawą i każdy powinien pracować nad swoim charakterem, nad swoimi złymi nawykami, wadami, aby być każdego dnia coraz lepszą wersją siebie.
Dziękuję kochani za oglądanie. Jeśli spodobał Wam się mój film, proszę, abyście subskrybowali. Dzięki temu będziecie na bieżąco, a dla mnie będzie to dalsza motywacja do działania. Dbajcie o siebie, bo zdrowie jest bogactwem. Dziękuję, że jesteście ze mną. Wysyłam Wam dużo miłości. Pozdrawiam cieplutko. Ciao!